Cześć, jesteśmy w Krośnie pod halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To właśnie tutaj, z tej łąki startował będzie 15 września w niedzielę maraton rowerowy Cyklo Karpaty. Objechałem, właśnie wróciłem w tym momencie z objazdu trasy, z dystansów mega i hobby. Jest środa, na półtora tygodnia przed maratonem, w poniedziałek i we wtorek padały deszcze, więc właśnie dzisiaj zdecydowałem się tą trasę objechać, żeby zobaczyć, jak wygląda ona po deszczu. W zasadzie przez ostatnie miesiące, kiedy przygotowywaliśmy trasę naszego maratonu rowerowego Cyklo Karpaty w Krośnie. Tego deszczu było jak na lekarstwo, zawsze jeździliśmy po suchym. Dzisiaj było nieco więcej błota, więcej mokrych ścieżek, ale w żaden sposób nie ma takich odcinków, które byłyby nieprzejezdne przez to zalegające błoto. Na ten moment jest taki odcinek 50-metrowy na zjeździe, gdzie rzeczywiście to błoto, ta wilgoć przeszkadza, ale poza tym cała trasa jest w całości przejezdna. Dwa odcinki po 20-30 metrów mogą sprawić, zarówno na każdej z pętli hobby i mega, mogą sprawić Wam małe trudności w podjechaniu, ale pewnie czołówka bez problemu to wiedzie. Tak czy owak, są to bardzo krótkie odcinki, które łatwo jest przejść i można dalej jechać, kontynuować jazdę. Nasza trasa, jak zobaczycie za chwileczkę w migawce, a później na trasy.pl, prowadzi w większości szerokimi drogami szutrowymi, leśnymi, ale są też techniczne zjazdy, singielki, także w zasadzie wszystko, co lubicie, macie tutaj w Krośnie na trasie maratonu rowerowego Cyklo Karpaty. Nie przedłużam już, zabierajcie się za oglądanie i do zobaczenia 15 września w niedzielę tutaj przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie. Do zobaczenia.